Cieszymy się bardzo, że nasza aktywność w obszarze naszej inteligentnej specjalizacji, która się nazywa lotnictwo i kosmonautyka, w dalszym ciągu wzrasta. I powiem szczerze, że jak zastanawiałem się i myśleliśmy o tym, aby w tą inicjatywę wejść, to pierwsze takie pytanie było, dlaczego nas tam jeszcze nie ma, prawda? I to dzisiaj w sposób taki naturalny nadrabiamy. Ja myślę, że ta komplementarność, ta synergia między funduszami europejskimi, różnymi programami europejskimi na poziomie kraju, na poziomie też województwa w odniesieniu do Horyzontu 2020 będzie oczywiście łatwiejsza, kiedy będziemy te nasze działania wspierali tą inicjatywą. Myślę, że wszystkie dobre praktyki, które będą identyfikowane na poziomie naszego województwa, naszego regionu, będą też weryfikowane na poziomie inicjatywy Clean Sky i to powoduje, że przydatność tych działań i też wybór kierunków, w którym będą prowadzone czy to badania, czy realizowane projekty, będzie bardziej dokładna, bardziej skoordynowana z tymi celami, które są stawiane na poziomie Unii Europejskiej. Cieszymy się bardzo, że będziemy też mogli w sposób bardziej aktywny wspierać współpracę naszych podkarpackich firm, która już dziś w jakimś układzie się realizuje w inicjatywie Clean Sky. No i też oczywiście, że będziemy mogli współpracować z uczelniami, w tym z Politechniką Rzeszowską, którą tu dzisiaj rektor reprezentuje. Pamiętamy o tym, że Politechnika jest uczelnią, która przygotowuje kadry dla lotnictwa, stąd też myślę, że będzie z radością witała to porozumienie. Także dziś oczywiście uroczyście podpisujemy, ale od tego momentu już tylko pozostaje nam ciężka praca, żeby wypełnić te wszystkie zapisy konkretnymi działaniami. This is the 14th cooperation agreement we are signing with different European. Podkarpacie jest 14. regionem, z którym podpisujemy takie porozumienie, a pierwszym w Polsce. Województwo podkarpackie jest dla nas oczywistym partnerem ze względu na swoje lotnicze DNA, ze względu na to, że na jedną ze specjalizacji wybrało lotnictwo i kosmonautykę. Mam nadzieję, że podpisanie tego porozumienia to dopiero pierwszy krok naszej współpracy z polskim regionem. Liczę, że uda się rozszerzyć tę współpracę na poziom całego kraju i inne regiony pójdą śladem Podkarpacia i przyłączą się do współpracy z nami.